Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia. Dużo już słyszeliśmy, nie tylko podczas tych rekolekcji, o Bożym miłosierdziu, o sakramencie pokuty i pojednania, który jest trybunałem tego największego przymiotu Bożego. Jednakże mamy świadomość tego, że przez sam fakt rozgrzeszenia, po które przychodzimy do spowiedzi świętej, nie wyczerpuje się zadanie przemiany naszego życia. To, że ktoś się wyspowiadał, daj Boże szczerze, po dobrym przygotowaniu do spowiedzi świętej, nie może powiedzieć, że już jest nawrócony. Jest pojednany z Bogiem, z Kościołem, czyli z ludźmi i daj Boże też i samym sobą, aby umiał sobie przebaczyć te wszystkie grzechy i słabości, które dotychczas w życiu popełnił. To też jest konieczne. Jest to najważniejszy krok na drodze do nawrócenia, uzyskanie Bożego przebaczenia, ale jeszcze nie wyczerpuje wszystkich zadań, które stoją przed nami. Dzisiaj w Ewangelii stajemy się świadkami sceny przemienienia się Pana Jezusa. Wiemy doskonale, że to wydarzenie miało przygotować tych trzech apostołów zwanych filarami do wydarzeń Wielkiego Tygodnia, kiedy to Jezus zostanie pojmany, skazany w niesprawiedliwym paraprocesie i w końcu zostanie ukrzyżowany, chociaż nie ponosi żadnej winy. Żeby więc apostołowie nie zwątpili w Jezusa, zanim dokona się Jego kaźń na Golgocie, najpierw objawia im swoją chwałę. Właśnie w tej scenie, której stają się świadkami. Opowiadają o niej dopiero po zmartwychwstaniu i przypominają sobie, że te wszystkie zapowiedzi Jezusa w istocie się wypełniły, chociaż przeszedł, powiedzielibyśmy, przez ową dolinę śmierci, cierpienia, męki do zmartwychwstania. Ta Ewangelia też przypomina nam, że i my musimy przemieniać swoje życie, że nie wystarczy tylko pojednać się z Bogiem. Obiecujemy bowiem w spowiedzi świętej, że nie chcemy więcej grzeszyć, że pragniemy się poprawić. I słusznie, ale musimy pamiętać, że to nie może się skończyć tylko na naszym chciejstwie. My musimy zacząć coś robić. Najlepszym sposobem wyrugowywania zła z naszego serca jest czynienie dobra. Zło dobrem zwycięża i nie tylko w innych, ale przede wszystkim sami w sobie. Im więcej będzie dobra w moim życiu, tym mniej czasu i miejsca pozostanie na zło, które próbuje się w naszym życiu, rozpychając łokciami, rozgościć. Ale dobrze się mówi, łatwo to tak powiedzieć, żeby się nawracać, żeby zło dobrem zwyciężać. Przecież naprawdę nasze chęci są szczere, a niestety często boleśnie doświadczamy, jak szybko na nowo upadamy w grzechy. Czujemy nie tylko wstyd względem samego Pana Boga, ale nierzadko jesteśmy rozczarowani sami sobą. Jesteśmy źli sami na siebie. Przecież postanowiliśmy naprawdę gorąco, że nie będziemy więcej popełniać tego czy tamtego grzechu, że będziemy unikać takiej czy innej okazji, okoliczności, która nas do jakiegoś grzechu prowadzi. I ile z tego pozostało? Widzimy, że nic. I człowiek potem może się zniechęcać, rozczarowany sam sobą. Jak ma czynić postępy? Jak ma przemieniać swoje życie? Jak ma stawać się coraz lepszym, skoro tak szybko wszystko spala na panewce? Moi drodzy, święta siostra Faustyna Kowalska, za której wskazówkami podążamy w tych naszych rekolekcjach, też doświadczała takich rozterek i też miała takie przeżycia. W numerze 1488 dzienniczka pisze: Panie, przyczyną mojego smutku jest to, że pomimo moich szczerych postanowień wciąż upadam. I to w te same błędy. Rano postanawiam, a wieczorem widzę, jak daleko odeszłam od tych postanowień. Nawet ta, która jest
ogłoszona świętą Kościoła, przeżywała właśnie tego typu problemy, które, jak mniemam, są bliskie każdemu z nas bez wyjątku. Bo raz po raz każdy z nas ma się z czego spowiadać. I najczęściej są to te same grzechy. Żeby jednak się nie zniechęcać, żeby nie dać sobie wmówić szatanowi, że spowiadanie się nie ma sensu, po co masz tam pluć księdzu do ucha, po co masz wmawiać Bogu, że chcesz być lepszym, kiedy nic się nie dzieje, nic się nie poprawia na lepsze. Przychodzi z odpowiedzią Pan Jezus, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak jak siostra Faustyna solennie zapewniamy Boga, że chcemy się zmienić i równie szybko upadamy w grzechy. Jezus jej odpowiada, widzisz, dziecię moje, czym jesteś sama z siebie, a przyczyną twoich upadków to jest to, że za wiele liczysz sama na siebie, a za mało się opierasz na mnie. Ale niech cię to nie zasmuca tak nadmiernie. Masz do czynienia z Bogiem miłosierdzia, nędza twoja nie wyczerpie go, przecież nie określiłem liczby przebaczenia. I to jest źródło naszej nadziei, naszej radości. Bóg nie zniechęca się w tym, żeby nam na nowo i ciągle na nowo i na nowo przebaczać nawet te same grzechy, jeżeli szczerze za nie żałujemy. Oby nam się to nie znudziło przystępować do sakramentu Bożego miłosierdzia, jakim jest spowiedź święta. Tylko ważne jest to, o czym też mówi nie tylko do siostry Faustyny, ale i w Ogrodzie Oliwnym do apostołów, tuż przed swoją męką. Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Beze mnie nic uczynić nie możecie, w tym co dobre. Nie myślmy sobie, że kwestia nawrócenia to jest tylko moja osobista sprawa, a dopiero wtedy, kiedy wykonam tę pracę, kiedy przemienię swoje życie, dopiero wtedy mogę stanąć przed Bogiem i prosić Go o pomoc. Nie, moi drodzy. Już to, że my decydujemy się pójść do spowiedzi świętej, jest aktem Bożego miłosierdzia. Bożego, nie naszego. To Bóg natchnął naszą duszę i skłania ją ku temu, żeby przyszła do Niego, dała się przytulić i pojednać. Chce okazać nam przebaczenie. To już jest działanie Pana Boga. A to nasze pójście do spowiedzi jest odpowiedzią na tę zachętę Bożą. My czasem myślimy, że to jest nasz pomysł. To jest już Boża łaska. Wszystko, co dobre, jest łaską Bożą. Także proces nawrócenia jest zależny od Pana Boga. Tylko pamiętajmy, Bóg lenistwa nie błogosławi. Jak spojrzymy na Ewangelię, to zawsze Pan Bóg wymaga, żeby ludzie zrobili to, co jest w ich mocy. Przypomnijmy sobie Kanę Galilejską. Przecież Pan Jezus mógł powiedzieć tym sługom, idźcie tam do tych stąd, i tam już jest wino. Nie, powiedział, napełnijcie stągwie wodą. Skoro potrafi przemienić wodę w wino, to nie mógł sprawić, żeby w tych pustych stągwiach po prostu było wino. Nie. To możecie zrobić. Nanosić wody do stągwi. To, co człowieku potrafisz zrobić, to musisz zrobić. Przecież utwierdzanie kogoś w lenistwie, to byłby grzech. To, co możemy zrobić, mamy robić. Oczywiście zawsze prosząc Boga, On jest alfą i omegą, początkiem i końcem wszystkich rzeczy, a nie tylko ostatnią deską ratunku. Od początku do końca trzeba prosić, Boże, pomóż mi wypełnić moje postanowienie. Boże, pomóż mi w mojej pracy nad sobą. Boże, pomóż mi, żebym stał się człowiekiem takim, jakim chcesz, abym był. Ale to nie jest tak. Chcielibyśmy, nie wiem, znać języki obce, ale bez uczenia się ich. Chcielibyśmy być wszyscy fit, ale co najwyżej po zjedzeniu tabletki, bez diety, bez ćwiczeń. Wiele rzeczy byśmy chcieli, tak po prostu, żeby było. Nie wystarczy tylko modlić się o świętość i nic nie robić ze swojej strony, ale trzeba coś czynić. A więc w spowiedzi świętej nie tylko trzeba postanowić poprawę, tylko trzeba postanowić sobie, co ja będę robić pozytywnego, żeby nie popełniać tylu grzechów.
My często, wydaje mi się, mamy to źle ustawione w głowie, że moje postanowienie, nie będę czegoś tam robić, no nie będę czegoś robić, no i potem na skusi upadamy. Nie o to chodzi, żebyśmy tworzyli pustkę w naszym sercu. Ewangelia mówi, pustki nie będzie. Jeżeli my serca po spowiedzi, po wyczyszczeniu tego serca, nie wypełnimy dobrocią, miłością, to szatan wróci z kolejnymi złymi duchami, bardziej złośliwymi niż on, i na nowo się rozgości w naszym sercu. I Pan Jezus podsumowuje, i stan duszy tego człowieka jest gorszy niż był poprzednio. A więc po spowiedzi świętej, kiedy Pan Jezus oczyszcza nasze serce, naszym zadaniem jest wypełnić je miłością. Bo to potrafimy i to powinniśmy robić. Dlatego nasze postanowienia to nie jest tak tylko, że nie będę, tylko postanowienie będę robił to czy tamto, żeby nie popełnić grzechu. Jak nie potrafię się, dajmy na to wymyślę, powstrzymać od plotek z kimś tam, czy jakiegoś, nie daj Boże, oczerniania, czy z kimś tam, to postanawiam, nie będę się z tą osobą spotykać. Trudno. Albo chcę być zbawiony, albo chcę plotkować i się potępić. Jak mnie kusi do czegoś w samotności, to znaczy przychodzi ten dzwonek, sumienie nam wypomina przed grzechem, nie tylko po grzechu. Już przed grzechem sumienie bije na alarm, że zbliżamy się do niebezpiecznej granicy, którą jak przekroczymy, będzie grzech. To na przykład idę do bliskich, jestem z nimi, aż mi przejdzie. Trzeba postanowić, coś będę robić, co uchroni mnie od czegoś innego. Niech Pan Pani zacznie ćwiczyć, bo jak nie, to wyląduje Pani na wózku inwalidzkim. A, trzeba coś robić, aby zła uniknąć. W sferze duchowej tym bardziej. Dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Trzeba to przekuć na czyny, a nie tylko na taką postawę, że ja tak chcę, ale nic nie robię, żeby było lepiej. Dlatego Jezus mówi, nie możemy liczyć sami na siebie. Trzeba, aby każdy z nas wziął się do roboty, ale przy współudziale Bożej pomocy. Bóg nam pomaga, ale nas nie wyręcza w tym, co możemy sami zrobić. Ile macie chlebów? 5. Przynieście je tutaj. Pomnożył to, co ludzie mają, a nie pstryknął palcem, że wszyscy nagle mogliby poczuć nasycenie i nie poczuwać głodu. Mogło tak być? Mogło tak być. Bóg oczekuje, że to, co my możemy zrobić, że to zrobimy. A to, co nas przerasta, to Pan Bóg to zrobi. Tylko najpierw chce widzieć, że my coś próbujemy z tym zrobić. Bo On nie będzie nas uświęcał wbrew naszej woli. Największą przeszkodą do świętości jest zniechęcenie i nieuzasadniony niepokój, mówi Pan Jezus. A drażliwość i zniechęcenie, kiedy my właśnie czujemy się zawiedzeni, rozczarowani sami sobą, to owoc Twojej miłości własnej, tego egoizmu, tego zapatrzenia w siebie. Ja postanawiam, ja jestem doskonały, bo jak ja coś powiem, to przecież mucha nie siada, na pewno tak będzie. I w takiej pysze szybko upadamy. Pycha kroczy przed upadkiem. Pokornie. Potrzebuje od początku do końca pomocy Boga. Pomocy. A nie wyręczania mnie. Panie Boże, chcę być święty, zrób mnie świętym. Tak nie można. Bóg lenistwa nie błogosławi. Co możemy, to róbmy. Dobrze się mówi. To co zatem robić? Jesteśmy po spowiedzi świętej, postanawiamy być lepszymi ludźmi, modlimy się do Pana Boga o uświęcenie. Jak sobie radzić z pokusami, które same w sobie nie są grzechem, jak wiemy? Ale jeżeli odpowiemy na pokusę pozytywnie, czyli zrobimy to, do czego nas skłania, no to wtedy już mamy grzech na sumieniu. Znowu ranimy Chrystusa grzechem, a nie tam obrażamy Boga, żeby się dąsał. Ranimy Chrystusa. Ranimy samych siebie i Kościół też, bo bijemy w Jego świętość. Nie tylko księża popełniający zgorszenie biją w Kościół. Każdy z nas. Każdy z nas tworzy ten Kościół. I każdy nasz grzech, nawet jak się wydaje nieznany innym,
też bije w świętość tego Kościoła. 3 lutego 1938 roku po Komunii Świętej Pan Jezus objawia się kolejny raz świętej siostrze Faustynie Kowalskiej. To pamiętajmy, ostatni rok jej życia. I Pan Jezus, jak pisze siostra Faustyna pod numerem 1560 dzienniczka, dał mi znowu kilka wskazówek i pozwólcie, że wam będę je czytał, tylko niektóre okraszę krótkim komentarzem. To są wskazówki Pana Jezusa do siostry Faustyny, a skoro kazał zapisać dzienniczek też z myślą o nas, to dla każdego z nas to jest wskazówka. Jak w praktyce radzić sobie z pokusami? Co robić, żeby być naprawdę lepszym człowiekiem, żeby chociaż drobne, ale kroki naprzód ku świętości czynić? To nie jest tylko pomóc się po spowiedzi, odmów pokutę, postanów, że nie będziesz i tyle. Są konkretne wskazówki, które Chrystus chce, żebyśmy przestrzegali, a dzięki temu będziemy czynić postępy. To znaczy, będziemy mieli większą skuteczność w walce z pokusami, żeby im nie ulegać. I to jest tematem naszych dzisiejszych rekolekcji, dzisiejszej nauki. Pierwsze. Nie walcz sama z pokusą, ale natychmiast odsłoń ją spowiednikowi, a w ten czas pokusa straci całą swą siłę. Moi drodzy, czasem jest tak, że nie chcemy iść do spowiedzi, bo nas do złego kusi, myślimy, nie wytrzymamy, już lepiej zgrzeszyć, a potem iść do spowiedzi, niż się wyspowiadać i zaraz potem zgrzeszyć. Pan Jezus obiecuje, że jeżeli my w spowiedzi powiemy, tak, proszę księdza, strasznie mnie kusi do czegoś tam, jakiegoś grzechu ciężkiego, strasznie mnie kusi i boję się, że no nie dam rady się oprzeć tej pokusie. Sama pokusa, powtarzam, nie jest grzechem. Ksiądz też to wie. Ale Pan Jezus obiecuje, że w takiej sytuacji, jak my to wyznamy w konfesjonale, nie wiem, wymyślę, kusi mnie do zdrady małżeńskiej, no nie wytrzymam, bo mi się, nie wiem, z żoną, z mężem nie dzieje dobrze i w ogóle i strasznie mnie kusi. Jeżeli to powiemy w konfesjonale, Pan Jezus obiecuje, że ta pokusa straci swoją siłę po tej spowiedzi świętej. To jest obietnica Pana Jezusa. Uwierzmy w to. To jest naprawdę skuteczny środek. A diabeł mówi, nie idź do spowiedzi, bo i tak zgrzeszysz. Idź do spowiedzi, powiedz, że cię tego kusi, bo i tak inne grzechy na pewno mamy, żeby je wyznać, więc będziesz czego rozgrzeszyć, a ta pokusa straci na swojej sile. To jest niesamowicie skuteczny środek. Polecam wam. Drugie. W tych doświadczeniach nie trać pokoju, przeżywaj moją obecność, proś o pomoc Matkę moją i świętych. Mamy świętych patronów z chrztu, z bierzmowania, patronkę parafii. Mamy patronów naszych profesji, naszych zawodów, naszych stanów życia. Jak często ich prosimy o pomoc? Choćby tym krótkim módl się za mną, módl się za nami. Oni są po to, by nam pomagać. O tym nam przypomina Jezus. Trzecie, miej tę pewność, że ja na ciebie patrzę i wspieram cię. Wspieram cię. Nie jest tak, że jesteśmy sami z pokusą. Że tylko Pan Bóg jak arbiter siedzi gdzieś tam z boku i czeka na nasz błąd. On nas wspiera. Nigdy nie jesteśmy sami. Czwarte, nie lękaj się ani walk duchowych, ani żadnych pokus, bo ja cię wspieram, byleś ty chciała walczyć. Wiedz, że zwycięstwo jest po twojej stronie zawsze. Nam się wydaje, że jesteśmy skazani na grzech. Bo musiałam zgrzeszyć, musiałem skłamać dla większego dobra. Nie potrafiłem się odpowiednio zareagować. I wydawało mi się, że jedynym wyjściem jest kłamstwo, żeby nie powiedzieć prawdy, bo będzie awantura w rodzinie. A kto powiedział, że wszyscy do wszystkiego mają prawo wiedzieć? Od kiedy takie prawo jest? Zlikwidujmy konfesjonały, rozdajmy mikrofony, publicznie się spowiadajmy. To też jest prawda o nas. Sami ją wypowiadamy. Nie jest tak, że wszyscy mają prawo wszystko wiedzieć o wszystkich. Trzeba prosić Ducha Świętego, jak zachować się w tej sytuacji, żeby nikogo nie urazić, ale trzeba powiedzieć grzecznie.
że ta sprawa nie powinna cię interesować albo nie jest dla ciebie. Koniec, kropka. Nam się wydaje, że musimy zgrzeszyć. To jest zawsze nasz wybór, wolny wybór. Piąte. Wiedz, że przez mężną walkę oddajesz mi wielką chwałę, a sobie skarbisz zasługi. Pokusa daje sposobność do okazania mi wierności. Bo to jest ten moment, kiedy wybieram. Czy to, co proponuje Bóg, czy to, co proponuje szatan. I kiedy ja odrzucam pokusę, kiedy ją zwalczam, oddaję chwałę Panu Bogu i Jego miłosierdziu. Zastanawiamy się, jak to robić. Już przez to oddajemy chwałę Bożą. Że wybieramy Bożą propozycję. Propozycję Boga, a nie diabła. I potem numer 1760, którym, jak wyliczyłem, jest 21 wskazówek. Tylko niektóre się tu pokrywają z tym, co słyszeliśmy. Nie martwcie się, skończymy za niedługo. Pozwólcie, że to przeczytam. Córko moja, chcę cię pouczyć o walce duchowej, czyli z pokusami. Pierwsze. Nigdy nie ufaj sobie, ale całkowicie zdaj się na wolę moją. Drugie. W opuszczeniu, ciemności i różnych wątpliwościach uciekaj się do mnie i do kierownika, czyli do spowiednika swego. On ci odpowie zawsze w moim imieniu. Mówiliśmy już o tym. Trzecie. Nie wchodź w targ z żadną pokusą. Zaraz zamykaj się w sercu moim, a przy pierwszej sposobności odkryj ją przed spowiednikiem, że cię kusi. Jak my zaczynamy krakowskim targiem, czy to już jest grzech, albo jeszcze nie, to przepadniemy z kretesem. Szatan jest od nas inteligentniejszy, nie jest mocniejszy od Boga, ale od nas jest inteligentniejszy. Nie kombinujmy, na ile sobie mogę pozwolić. Czwarte. Miłość własną postaw na ostatnim miejscu, aby nie kaziła uczynków twoich. Odrzućmy egoizm. Nie jesteśmy pępkiem świata. Piąte. Z wielką cierpliwością znoś sama siebie. Szóste. Nie zaniedbuj umartwień wewnętrznych. Kto dzisiaj chce się umartwiać? Nawet w piątek nie idzie wytrzymać bez mięsa. Umartwienia. Siedem. Zdanie przełożonych i spowiednika zawsze usprawiedliwiaj w sobie, a nie zawsze szukasz dziury w całym. 8. Uciekaj od szemrzących jak od zarazy. Niech wszyscy postępują, jak im się podoba. Ty postępuj tak, jak żądam od ciebie. I nam kiedyś spowiednik i nasz ojciec duchowny w seminarium powiedział, kiedy już byliśmy na rekolekcjach bliskich święceniom prezbiteratu, w odniesieniu do spowiedzi powiedział: chłopcy, będziecie słuchać spowiedzi, będą różne grzechy, różnych ludzi. Powiedział: pamiętajcie, nie musicie być tacy jak inni, czyli grzechy innych nie mogą być zachętą dla nas. Jak oni tacy, to co my mamy, nie? A my tak mówimy, bo jak politycy tacy, a ci tacy, a rodzice tacy, to co ja się mam starać? Ja? Jak oni od ciebie nie wymagają, pamiętajcie, nie oni nas będą sądzić. I nie oni są usprawiedliwieniem naszych grzechów, bo nic ich nie usprawiedliwia. Uciekaj od szemrzących jak od zarazy, niczym w COVID-zie. Dziewiąte, zachowuj jak najwierniej regułę. Te małżeńskie reguły, wasze przyrzeczenia też. Nie tylko zakonnicy zakonnej, kapłani kapłańskie. Dziesiąte, po doznanych przykrościach myśl, co byś mogła uczynić dobrego dla osoby, która ci cierpienie zadała. Przypomnę, my często zastanawiamy się, jak zniszczyć człowieka, się zemścić, a Bóg, jak go uratować. Myślmy po Bożemu. Jedenaste. Nie wylewaj się na zewnątrz. Taki duchowy ekshibicjonizm też nie jest zdrowy. Dwunaste. Milcz, kiedy cię upominają. Trochę pokory. Trzynaste. Nie pytaj o zdanie wszystkich, ale swego kierownika, spowiednika. Przed nim bądź szczera i prosta jak dziecko. 14. Nie zniechęcaj się niewdzięcznością. Od Boga otrzymamy nagrodę, nie od ludzi. I chwała Bogu, że to od Boga ta nagroda, bo ta ludzka przeminie wraz z naszą śmiercią. 15. Nie badaj ciekawie dróg, którymi cię prowadzę, czyli zaufaj Bogu. On wie lepiej. On naprawdę wie lepiej, niż my myślimy.
Nawet jeśli czasem wydaje się, że logika tutaj zawodzi, że mózg dęba staje, Bóg wie lepiej. Dębem stawał mózg tym, którzy widzieli cuda, jakie Jezus dokonywał, jakie dokonuje. Bo nie do wytłumaczenia, a się działo. I to skutecznie. 16. Gdy znudzenie i zniechęcenie zakołacze do Twego serca, uciekaj sama od siebie i kryj się w moim sercu. 17. Nie lękaj się walki, sama odwaga często odstrasza pokusy i nie śmią na nas uderzać. Walczę zawsze z tym przekonaniem, że ja jestem przy Tobie i to muszę powiedzieć. Jak przychodzi pokusa, zwłaszcza do złego, to powiedz sobie nawet w pokoju u siebie, w swoim mieszkaniu, walnij nawet ręką w stół, nie, gdzie przyjdzie ta pokusa, nie zrobię tego. Diabeł nie będzie nacierał na Ciebie, jeśli będziemy stanowczy. Naprawdę to działa. Nie, nie zrobię tego. Mam problem z alkoholem. Dzisiaj się nie napiję. Nie tam za tydzień, miesiąc. Dzisiaj nie. Dzisiaj nie będzie, nie wiem, komputera za dużo, smartfona, pornografii, czegoś tam jeszcze. Dzisiaj nie. Nie, że jutro chcę. Dzisiaj nie. I diabeł odstąpi. Spróbuj, tylko żeby się nam chciało chcieć nie zgrzeszyć. No to jest właśnie cały problem. 18. Nie kieruj się uczuciem, bo ono nie zawsze jest w Twojej mocy, ale cała zasługa w woli się mieści, to czego pragnę. 19. Bądź zawsze zależna w rzeczach najdrobniejszych od przełożonych. 20. Nie łudzę Cię pokojem i pociechami, ale gotuj się do wielkich walk. Wiedz o tym, że jesteś obecnie na scenie, gdzie Ci przypatruje się ziemia i niebo całe. Walcz jako rycerz, abym Cię mógł nagradzać. Tylko w walce stajemy się zwycięzcami. I walka i zwycięstwo jest po naszej stronie. Tylko trzeba w to wierzyć, bo Bóg nas wspiera. I 21. Nie lękaj się zbytecznie, bo nie jesteś sama. Szatan nie jest większy. Bóg jest z nami. Nigdy nie jesteśmy sami. Moi drodzy, te 21 plus te kolejne 5 wskazówek, dużo tego do zapamiętania. Prosiłem księdza proboszcza i nie wiem, czy dzisiaj będzie to miało być, jak nie będzie, to może będzie za tydzień. Przygotowałem dla was takie karteczki wielkości waszych modlitewników. Na pewno będą rozdane, jeśli nie dzisiaj, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu, z tymi wskazówkami, które wam przed chwilą przeczytałem. Nie bójcie się, nic nie zapomnicie, będziecie mogli tego wielokrotnie wracać, będzie oczywiście za darmo, jak najbardziej. Pamiątka taka skromna z rekolekcji, te dwa fragmenty dzienniczka. Żebyśmy tego często wracali i nie myśleli sobie, że praca nad sobą to jest tylko pomodlić się po spowiedzi, a teraz ratuj się kto może, bo nie wiadomo, co z sobą zrobić. Jezus mówi o konkretach, co robić, żeby nie ulec pokusie. Już nie będziemy mieli wymówki, Panie Boże, no ja chciałem, ale nie wiedziałem jak. My już wiemy, Jezus nam to daje przez siostrę Faustynę. Modlitwa i te wskazówki, które usłyszeliśmy, będzie okazja do nich wielokrotnie wracać i was do tego szczerze zachęcam. A na zakończenie słowa Pana Jezusa, które kieruje do nas wszystkich. Dziecię, nie mów już o nędzy swojej, bo ja już o niej nie pamiętam. Posłuchaj, dziecię moje, co ci pragnę powiedzieć. Przytul się do ran moich i czerp ze źródła żywota wszystko, czegokolwiek serce twoje zapragnąć może. Pij pełnymi ustami ze źródła żywota, a nie ustaniesz w podróży. Patrz w blaski miłosierdzia mojego, a nie lękaj się nieprzyjaciół swego zbawienia. Wysławiaj moje miłosierdzie. I niech tak się stanie.